Ja się urodziłem w Berlinie 11 sierpnia 1939 roku. Mój ojciec pracował wówczas na Uniwersytecie Humboldta i był działaczem Związku Polaków w Niemczech. Matka była Niemką z pochodzenia. Dziwny był los ich spotkania się ze sobą. No to było wtedy, kiedy rozwiązywano Związek Polaków w Niemczech w 1938 roku. Ojca wysłano karnie do jakiejś kopalni do pracy i to było między Hildesheim a Hanowerem i kiedy wysiadł na dworcu w Hildesheim, zatrzymał się przed młodą kobietą, która sprzedawała na peronie ciastka i bułki i zapytał ją o drogę do tej miejscowości, gdzie miał nakaz pracy. Tak się złożyło, że ona powiedziała, że wkrótce tam przez tą miejscowość będzie przyjeżdżał, więc podrzuci go. I tak się zaczęła ich miłość, ich poznanie się, które zakończyło się małżeństwem, które przetrwało potem wiele, wiele lat. Może przez miłość matki do ojca przyjęła jego propozycję i w domu rozmawialiśmy po polsku. Panowały polskie zwyczaje, śląskie zwyczaje, tak się obchodziło święta, tak się obchodziło uroczystości rodzinne. A na ulicy rozmawiałem po niemiecku, bo żyliśmy wśród Niemców i żeby się zabawić z rówieśnikami, no trzeba było rozmawiać po niemiecku. Zresztą chodziłem przez pierwsze 3 lata w szkole podstawowej do szkoły niemieckiej w Berlinie, równolegle do polskiej szkoły, która była przy misji wojskowej, przy dzisiejszej ambasadzie. O ile ja pamiętam i z tego, co się w domu mówiło i z tego ducha, który w domu panował, ojciec marzył wyłącznie o Polsce. To mój dziadek był powstańcem śląskim, musiał z tego Śląska, z Zabrza, w którym się urodził, wyjechać za pracą w latach międzywojennych. Jak długo moja pamięć sięga wstecz, myślał wyłącznie o powrocie do Polski. Oni to byli ludzie, którzy autentycznie tęsknili za tym, nie wiem, za polskim schaboszczakiem, za polskim bigosem, za polskimi zwyczajami. Tak byli wychowywani. I mogę tylko dodać, że podziwiam jego decyzję tym bardziej dzisiaj z perspektywy lat, gdyż on w Polsce już nie miał wtedy nikogo. Po wojnie mój ojciec był pracownikiem polskiej misji wojskowej w Berlinie i w 1948 roku, mówiąc w pewnym skrócie, zdecydował się na powrót do Polski jako Ślązak. No i on miał wtedy propozycję, o ile ja dobrze pamiętam, miejsce pracy w mającym wówczas powstać w Szczecinie Uniwersytecie. Ojciec tą propozycję przyjął. Do Szczecina pojechaliśmy transportem w takich normalnych zwierzęcych wagonach i tak w 1948 roku Uniwersytet nie powstał, a ojciec wraz z matką i ja wraz z młodszą siostrą wylądowaliśmy w Szczecinie. To nie da się porównać z tym, jak wygląda dzisiaj Szczecin. To, co mi osobiście zostało, to Morze Gruzów. To zapchany jeszcze wciąż w tamtych latach tor wodny, droga wodna. Port był we wrakach, można powiedzieć, ta droga wodna. Sam doświadczyłem, albo było to tak, że w szkole podstawowej już organizowano ostatnie 2-3 lekcje, to szło się odgruzowywać wtedy jeszcze, w 1948 roku, w Śródmieście. Naiwny wierzyłem w to, że te wyciągane spod gruzów cegły w całości lub tylko będące w połowie będą służyły, jak nam mówiono, odbudowie miasta, tak, a potem już znacznie później dowiedziałem się, że wieziono je do Warszawy dla odbudowania stolicy polskiej.
cierpiałem głód w czasie wojny i głodnym też byłem wtedy, kiedy żeśmy wrócili do Szczecina, bo praktycznie żyliśmy z tego, co to była moda na działki pracownicze. I również moi rodzice taką działkę pracowniczą, wtedy chyba, kiedy ojciec pracował w zarządzie portu Szczecin przy ulicy Santockiej, a potem w tych ogrodach działkowych przy Mickiewicza otrzymali. I tam na tym poletku no, praktycznie sadzało się wszystko. Było trochę owoców, trochę ziemniaków, trochę warzyw, mięso. No, zresztą to był taki już okres kartkowy, który potem się w Polsce kilkakrotnie powtórzył, również w latach późniejszych. I no, mogę powiedzieć, że mięso albo trochę lepsze rzeczy jadło się w sobotę albo niedzielę. A w ciągu tygodnia mleko rozcieńczane z wodą, jakieś bułki, które się w tym moczyło. Moda była na śledzie, na dorsza. Mieszkaliśmy na Pogodnie. Najpierw przy ulicy Świętej Zofii, teraz ona się nazywa Witkiewicza, czy Wróblewskiego, a potem przy ulicy Okrzei i wokół mieszkali Polacy, ale wiem i z opowiadań swoich rodziców i ze spotkań domowych, że mniej więcej połowa ludności była jeszcze wtedy rdzennie niemiecka. Albo były okresy po wojnie 1947-1946, kiedy było więcej Niemców niż przybyszy polskich, tych pionierów tak zwanych polskich. I pamiętam też jeszcze czasy, bo to się jeszcze działo mniej więcej do roku 51-52, kiedy transportami tych Niemców, Szczecinian, którzy za wszelką cenę chcieli zostać w Szczecinie, wywożono do Niemiec. Wtedy do wschodnich Niemiec, z których potem powstała Niemiecka Republika Demokratyczna. Ale opuszczali miasto wbrew swojej woli. Wbrew swojej woli. Z takiej substancji, która się była mieszkalna, to może część Pogodna, część starych kamienic w Śródmieściu, które potem szybko udało się odbudować, odgruzować. Nie było miasta. Jeszcze wtedy nie było miasta. Szło się między gruzami, tramwaje poruszały się między gruzami. Tak potem dochodziłem do szkoły i podstawowej i dojeżdżałem do Śródmieścia z Pogodna na ulicę Henryka Pobożnego, do tak zwanego Pobożniaka, w którym uczyłem się aż do matury. W momencie, kiedy mój ojciec umierał, przejąłem jego spadek. Chciał być Polakiem, został Polakiem. Był to czas dla mnie osobiście dramatyczny. Ponownie głód, płacz matki w domu, która jako Niemka była przezywana na ulicy no, albo Niemrą, albo Szłapką, albo faszystką. Pracy żadnej nie dostawała i robiłem wszystko wtedy już, także pracując, pomagając utrzymaniu rodziny, matki i młodszej siostry, żeby w ramach akcji łączenia rodzin mogła wrócić do Niemiec. I w 1957 otrzymała takie zezwolenie i wróciła do żyjących jeszcze jej braci wówczas. Ja zdecydowałem się zostać w Polsce. I nigdy do matki nie dołączę. Mogę tylko dodać, że tak jak tutaj była przezywana Szłapką, czy faszystką, czy Niemrą, w Niemczech odwrotnie wskazywano na nią palcem, bo jakby zdradziła Niemców i wyszła za Polaka, wróciła do Polski, syn pozostał w Polsce. Było to w Niemczech niemile widziane i kiedy umierała i chowano ją, nie dostąpiła nawet zaszczytu
żeby ta msza pogrzebowa odbyła się w centralnym kościele w tym miasteczku, tylko w jakiejś odbył się ta uroczystość pogrzebowa odbyła się w kaplicy cmentarnej w tej miejscowości. Kiedy zapytałem księdza katolickiego też dlaczego, to mówisz, a wszyscy o tym wiedzą, że ona wyszła za Polaka. Nie było potrzeby na kazaniu o tym przypomnieć, że ktokolwiek z Polski przyjechał ją także pożegnać. Mogę powiedzieć, że byłem niezłym uczniem w szkole średniej. Zdałem nawet w roku 56 wszystkie egzaminy do Wojskowej Akademii Technicznej, w której mnie jednak nie przyjęto. I przez przypadek, ponieważ pracowałem w bibliotece szkolnej, współtworzyłem w szkole przy ulicy Henryka Pobożnego punkt konsultacyjny, bibliotekę punktu konsultacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolega jakiś, który miał jakieś tam kontakty w tej księgarni przy placu Lutniku, powiedział, że tam szukają praktykanta takiego, że ty, Karolu, lubisz przecież książkę, pracowałby. I zgłosiłem się. I tak się to wszystko w tej księgarni zaczęło. Księgarnię, no, miałem po prostu, nieskromnie mówiąc, swoją wizję. Wizję rozwoju humanistycznego Szczecina i ta księgarnia, która, w której dominowały książki humanistyczne z zakresu literatury pięknej, z zakresu literatury naukowej, w tym i medycznej, i muzycznej. Dzięki klientom, którzy tam uczęszczali, podpowiedzieli mi albo zainspirowali do powołania Szczecińskiego Klubu Bibliofilów. Z okazji otwarć różnych wystaw związanych z bibliofilstwem, ale nie tylko, ludzi coraz więcej, aż doszło do takiego przełomowego spotkania poświęconemu rozwojowi szczecińskiej humanistyki. Zakończyło się wielkim sukcesem, bo petycja do władz wojewódzkich dotyczyła utworzenia rozwoju punktu konsultacyjnego szczecińskiego, punktu Uniwersytetu Poznańskiego w Szczecinie. I władze, powiedziałbym, uległy temu środowisku, że zdecydowano się powołać filię. A mnie w wyniku tego spotkania i także innych inicjatyw, spotkań autorskich, koncertów, które w księgarni się regularnie odbywały, zaproponowano dyrektora biura Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, a na drugim sejmiku miłośników ziemi szczecińskiej zostałem wybrany też sekretarzem. Moje przejście do Urzędu Wojewódzkiego polegało na tym, żeby te imprezy, które odbywały się w tak zwanej sferze społecznej, przekształcić w urzędowe. To znaczy, co się udało, bo postawiłem wtedy również z podpowiedzi, korzystając z podpowiedzi znakomitych działaczy, które towarzystwo gromadziło, żeby powstała Biblioteka Narodowa w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Ta narodowość polegała wówczas na tym, że budżet na kulturę był centralny i te narodowe instytucje kulturalne były jak gdyby finansowane z Warszawy, co pozwoliło te pieniądze skromniejsze znacznie, które miały władze wojewódzkie, przeznaczać na takie typowo regionalne sprawy, rozwój szkolnictwa muzycznego, ognisk artystycznych, domów kultury, powołanie towarzystw regionalnych kultury w każdym powiecie z takim, no, jak na tamte czasy, odważnym ruchem, że zarządy tych towarzystw integrowały władzę polityczną i administrację z szerokim ruchem społecznym, nierzadko opozycyjnym.
nierzadko opozycyjnym. Chodziło o wychowanie pokolenia, także Polaków wykształconych, którzy tą swoją wiedzę, pracując potem dla regionu, zostawialiby tutaj, a nie wyjeżdżali z województwa szczecińskiego. I hasło było po prostu takie, że aby rozwijać powiaty szczecińskie, to znaczy region Pomorza Zachodniego, nie w cieniu, a w blasku Szczecina.